No i drugi pomysł, który jest rodem z Japonii, to znaczy escape room. Myślę, że znana forma rozrywki dla wielu z Was, aczkolwiek same escape roomy w swojej istocie nie miały służyć tylko do rozrywki, były formą terapii. Przeznaczona ona była dla hikikomori, czyli młodych Japończyków, których liczba obecnie przekracza już 1 000 000 chorych na tę chorobę, którzy odizolowali się od swoich przyjaciół, swoich znajomych, a nawet swojej rodziny. Pozamykali się w swoich pokojach i żyją tylko w świecie wirtualnym. Wychodzą z nich tylko, by skorzystać z toalety, bo nawet zakupy, jedzenie zamawiają sobie do domu, podstawiane są im pod pokój. No i niestety przykre jest to, ale coraz to więcej młodych ludzi zapada na taką chorobę. W Polsce może nie jest to aż tak widoczne, ale dostrzegamy uzależnienia od komputerów, telefonów czy innych sprzętów multimedialnych, a niestety epidemia nie pomaga nam, aby oderwać się od tego wirtualnego świata. Stąd też właśnie escape room może okazać się ciekawą formą nie tylko rozrywki, nie tylko terapii, ale także formą przekazu katechetycznego, dobrej nowiny. Czym w ogóle escape room jest? Escape room jest grą, która przenosi nas w zupełnie inny świat. W Polsce pojawiła się ona pierwszy raz w 2013 roku we Wrocławiu, a później szybko rozeszła się tak naprawdę na wszystkie miasta Polski. Dzisiaj jest ich ponad 600, chociaż było już ponad 1 000, natomiast przez tragedię w Kaliszu zmniejszyła się ta ilość o połowę. Do takiego pokoju najczęściej wchodzi od 2 do 6 osób. Koszt to mniej więcej 100 do 200 zł, a czas trwania gry statystycznie około 60 minut. Całość gry polega na imersji. Ciekawe jest to, że wchodząc do pokoju mamy zasłonięte oczy. Pozwala nam to oderwać się od tego świata, w którym jeszcze przed chwileczką byliśmy. No i kiedy tylko otworzymy oczy po raz kolejny, znajdujemy się w zupełnie nowej rzeczywistości. Te pokoje są tematyczne, mogą być pokoje historyczne, przygodowe, mogą być pokoje dotyczące jakichś osób, wydarzeń, kryminalne, thrillery, horrory, fantazy. Także jak widzicie, jest tego bardzo wiele. Są one też o różnych stopniach trudności, od tych bardzo łatwych do pokoi przeznaczonych dla graczy doświadczonych. Bardzo lubię ten rodzaj rozrywki. Mam już za sobą ponad 140 takich pokoi rozrywek. W Waszej diecezji też są miejscowości, gdzie takie pokoje się znajdują. Chyba najbardziej popularne są w Bielsku Białej. Bardzo serdecznie polecam pokój Łowcy Snów. Jest to jeden z fajniejszych pokoi, w których miałem okazję być. Zdradzę Wam tajemnicę, że to nie tylko jeden pokój. To znaczy nie tylko jedno pomieszczenie, bo w takim escape roomie tych pomieszczeń może znajdować się kilka, a nawet kilkanaście. Mam nadzieję, że spróbujecie. Jeśli komuś się to uda, bardzo proszę o kontakt, czy Wam się podobało, czy nie. Czego mogą się spodziewać gracze w escape roomie? No właśnie wielu atrakcji. To znaczy, po wprowadzeniu przez mistrza gry, który nadaje tej grze klimat, który daje nam pewne instrukcje, pokazuje nam cel naszej misji, naszym zadaniem jest realizowanie wszystkich zagadek, zadań, które znajdują się w pokoju, krok po kroku. Od jednej zagadki do drugiej, aż w końcu osiągniemy wymarzony przez nas cel i opuścimy miejsce gry, wyjdziemy z tego pokoju. Tych zagadek może być wiele. Są one różnorodne, czasem manualne, czasem to są mechanizmy, czasem to są kłódki, skrzynki. Czasem zabawa polega na dokładnym przeszukaniu tego pokoju, aby znaleźć kluczyk. Czasem, aby rozwikłać jakąś zagadkę, która daje nam kod do jakiegoś mechanizmu, albo przypasowanie pewnych rzeczy do siebie, co odblokowuje inne zagadki. No, zabawa jest naprawdę przednia. Oczywiście te pokoje są bardzo różne. Są takie, w których średnio mi się podobało, a są takie, w których wychodziłem z zachwytem, zaczerwieniony jak zawsze zresztą to u mnie bywa na buzi, ale przejęty tym, czego właśnie doświadczyłem. Można się znaleźć w takiej przestrzeni starożytnej piramidy, może w jakimś mrocznym lesie,
może na statku pirackim, może w lochach króla Artura, albo wcielić się w rolę złodziei, którzy mają wykraść jakiś obraz. Więc ten dreszczyk emocji i przeżycie jest naprawdę wielkie. I dzięki imersji przechodzimy właśnie w ten świat. Stajemy się uczestnikami tego świata, który został dla nas zbudowany. Stajemy się częścią fabuły, w której sami uczestniczymy. Zobaczcie, że to wszystko, czego możemy dotknąć, co możemy zobaczyć, czego możemy doświadczyć, oddziałuje na nas bardzo mocno. Na naszą psychikę, na nasze emocje, na nasze ciało, a nawet na naszego ducha. Często, kiedy wychodziliśmy z pokoju, jeszcze godzinami rozmawialiśmy na ten temat, wracaliśmy do tych wrażeń, dzieliliśmy się nimi. No i właśnie dlatego myślę, że taki pomysł może być bardzo ciekawy na gruncie katechetycznym. Aby przygotować pokoje tematyczne, spotkałem się z takim pokojem na temat Jana Pawła II. Sam przygotowałem jeden pokój na podstawie Pisma Świętego, bo właśnie tego przecież dotyczy nasza konferencja. Jak przedstawić Słowo Boże w sposób zrozumiały dla młodego człowieka? No i Escape Room wpisuje się w ten zrozumiały styl mowy dla dzisiejszych nastolatków. O ile Kamishibai przeznaczony był dla dzieci młodszych, o tyle Escape Roomy przeznaczone są dla osób nieco starszych. Może od 5 klasy podstawowej wzwyż, no i szkoły ponadpodstawowe. Oczywiście taki pokój można przygotować zarówno w lekcyjnej sali, także można go zrobić w jakichś salkach katechetycznych, przy probostwie czy na probostwie, a także można go przygotować we własnym domu dla swoich dzieci, dla swojej rodziny, aby przeżyć takie fajne emocje. W samej grze potrzebna jest także współpraca. I to jest jeden z dużych plusów, który pomaga nawiązywać relacje. Razem z księżmi na parafii, w której jestem, w Rudzie Śląskiej, jest nas 4, sami doświadczyliśmy już około 30 pokoi. To pozwalało nam zacieśniać relacje między nami, uczyć się tej współpracy między nami, dostrzegać plusy, zalety tych osób, z którymi żyjemy na co dzień, bo każdy pokój polega na innym sposobie myślenia. W jednym pokoju odnajdą się bardziej osoby, które myślą logicznie, intelektualnie, w innym tacy, którzy są spostrzegawczy, jeszcze w innym tacy, którzy mają sprawne ręce i posługują się dobrze różnego rodzaju manualnymi rzeczami czy zagadkami. Jak to zrobić i przełożyć to właśnie na grunt katechetyczny? Oczywiście taki prawdziwy escape room jest bardzo kosztowny, zajmuje sporo miejsca, i być może nie uda się Wam przygotować takiego pokoju w naprawdę takim dużym rozmiarze. Ale zachęcam do tego, by próbować. Mam taki pomysł, aby przygotować taki pokój dla narzeczonych. Pokój dwuosobowy, w którym narzeczeni muszą ze sobą współpracować, aby osiągnąć cel własnej gry. Być może kiedyś ten pomysł uda się zrealizować. Zapraszam Was wtedy bardzo serdecznie. Natomiast takie pokoje można przygotować też na potrzeby lekcji, nie używając wielu rekwizytów, nie używając profesjonalnych i drogich sprzętów. Taki pokój przygotowaliśmy też w ramach rekolekcji szkolnych w Wodzisławiu, gdzie uczestnicy rekolekcji wchodzili do pokoju przygotowanego na podstawie Księgi Daniela. Pierwsze pomieszczenie, do którego wchodzili, to była sala, w której odbyła się uczta Baltazara. Te wszystkie skradzione przez Baltazara ze świątyni jerozolimskiej przedmioty, kielichy cenne służyły do zabawy, do hulanek i swawoli tamtejszych biesiadników, ale szybko przekonali się, jak wielki popełnili błąd, kiedy tajemnicza ręka pojawiła się w pomieszczeniu i napisała mene mene tekel ufarsin. No i tego mogli doświadczyć uczniowie rekolekcji pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Wodzisławiu Śląskim. Pomieszczenie było zaciemnione, także potrzebowali do tego latarek, żeby odnaleźć się w tej sali. Na środku znajdował się duży stół, na nim porozmieszczane naczynia, pozłacane, posrebrzane, miedziane, wokół regały ze zwojami, z książkami, kilka skrzynek, no i parę mechanizmów. Z takich ciekawszych zadań to jedno z nich polegało właśnie na tym, aby w odpowiedniej kolejności
ułożyć naczynia na stole, co odblokowywało mechanizm, dzięki któremu wypadał na nich kluczyk, który otwierał kolejną skrzynkę, gdzie było zadanie, które prowadziło do kolejnego zadania, a te do następnego, aż w końcu do drzwi, które wprowadzały uczestników do drugiego pomieszczenia. Tam zetknęli się z jaskinią, w której niegdyś ukryty był Daniel, jaskinią oczywiście z lwami. Ich zadaniem było odszukanie zagubionej księgi, którą tam prorok Daniel zostawił, no i przyniesienie do mistrza gry, wychodząc z tego pokoju. Początkowo reakcja młodzieży była dość specyficzna. Mówili, że taki pokój religijny na pewno będzie kiepski, ale kiedy z niego wychodzili, byli rozpaleni, byli rozemocjonowani i opowiadali, co im się tam podobało, z czym sobie poradzili, z czym nie. Chociaż ciągle byli obserwowani właśnie poprzez kamerkę, która w pokoju się znajdowała, przez co mogli też prosić o pomoc mistrza gry przez walkie-talkie, gdzie, jeśli taka była potrzeba, dostawali potrzebne wskazówki. Bardzo szybko cieszyło się to wielką popularnością i dla tych, którzy mieli okazję skorzystać z tego pokoju, był on dostępny w zasadzie od godzin porannych do 19:20. Z każdej klasy kilka osób mogło w takim pokoju być. No to miało miejsce to 2,5 roku temu. Do dzisiaj uczniowie wspominają, ci, którzy tam byli, że to była najlepsza część rekolekcji. W taki sposób można też zachęcić do czytania Pisma Świętego. Właśnie uczestnicy doświadczyli tego Słowa Bożego, a podpowiedziami, które kierowały ich pomiędzy zagadkami, były cytaty z Księgi Daniela. Uczniowie poznawali to Boże Słowo, które było czasami zaszyfrowane, które prowadziło ich do rozwiązywania zagadek. Myślę, że warto spróbować przygotować właśnie może nie tyle cały pokój, ale kilka zagadek, które prowadziłyby uczniów lekcji religii, którą będziecie prowadzić, albo katechezy parafialnej. Przygotowałem też tu kilka skrzynek. Możecie sobie zobaczyć jedną z nich, przykładową kłódkę, którą trzymam właśnie w swojej ręce, z ciekawym mechanizmem do odblokowania. Być może taką zagadkę tutaj podam, żebyście mogli się spróbować, czy Wam udałoby się przejść taki pokój. Kilka takich zagadek umieszczę też w opisie do tego filmu. Oprócz escape roomu, takiego fizycznego, który można byłoby przygotować, w zasadzie zaczęły pojawiać się także gry escape roomowe, gry karciane z różnego rodzaju zagadkami. Jedna karta prowadziła do kolejnej karty i tak do następnej, aż do końca, która kończyła zabawę, a nawet do internetowych, online pokoi, które można przygotować nawet dla katechezy na portalu platformy Geniali. Ostatnio widziałem, że jest szkolenie na ten temat. Znajoma katechetka mówiła, że było bardzo fajne, że w prosty sposób taki online'owy escape room można przygotować, podstawiając tylko swoje treści, zagadki do przygotowanych schematów, więc ponoć nie jest to takie trudne. Zamieszczę też w opisie link do tej platformy i do tego szkolenia. Sam chętnie wezmę w nim udział. Moi drodzy, zapraszam Was zatem do tego, abyście potrafili wykorzystywać takie twórcze, innowacyjne sposoby biblijnej katechezy, które nie kojarzą się od razu uczniom z nudną lekcją, ale właśnie pokazują w ciekawy sposób, że Pismo Święte, Słowo Boże może do nas docierać na różne sposoby. Oprócz zainwestowania, bo to niestety tak to bywa, to usłyszałem od swojego proboszcza, że kto kocha, ten ma czas i pieniądze. Więc także tutaj trzeba w to zainwestować trochę swoich funduszy na miarę swoich możliwości, ale przede wszystkim zapał i chęci. Bez tego tak naprawdę niewiele zrobimy. Jeśli ktoś ma chęć, pragnienie, motywację, odwagę do tego, żeby się starać, do tego, żeby wykorzystywać swój potencjał kreatywności, który ma każdy z nas. Każdy z nas jest kreatywny na swój sposób, na swoje możliwości, ale każdy z nas ten potencjał posiada. Tylko trzeba chcieć. Do tego Was zapraszam i życzę Wam powodzenia.